Podczas wizyty w regionie leszczyńskim marszałek Marek Woźniak wręczył symboliczne czeki na dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych. Dla powiatów leszczyńskiego i rawickiego to prawie 5 milionów złotych. Pieniądze pochodzą z Unii Europejskiej i z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wielkopolska przoduje w budowaniu ścieżek rowerowych, mówił marszałek. Są co najmniej trzy ważne powody, dla których powinno ich być coraz więcej: bezpieczeństwo ludzi, zdrowie mieszkańców regionu i ochrona klimatu.